Ola Witam, mam dla was ciekawą propozycję. Dzielny, och, dzielny sergerik pokazał drogę. Dzielny, och, dzielny sergerik pierwszy dał nogę. Hej, przyjaciele, jeszcze do wyłomu. Jeżeli o mężczyźnie świadczy kompania, w jakiej przebywa, powinno się o mnie myśleć z najwyższym szacunkiem. Dlaczego to zrobiliśmy? Nie mogę tak po prostu stać i bezczynnie się przyglądać. Przykro mi, ale muszę odejść. Nie w smak mi to, co robimy. Nie czuję się przygotowany do tego zadania, ale zrobię, co w mojej mocy. Dziewnięcie to bezgłośny krzyk. Człek znudzony to człowiek gniewny. Bogowie moi, chyba umieram. Chyba nigdy nie znajdę poematu pięknego jak drzewa. Piękny dziś dzień nastał wszędzie wokół nas. Tak, ser, służę uprzejmie. Życie jest wspaniałe. W tej chwili, natychmiast, z radością, panie, łatwo przyszło, łatwo poszło. Uśmiech i rozmowa skraca szlak o połowę. Miłość rządzi tym światem. W muzyce kryje się czar, który poskramia najdziksze serca. Skinie, może zechcesz posłuchać mojej muzyki? Jest nieco inna i trochę lepsza niż Eldota. Ski, dlaczego trzymasz się Eldofa? Czy nie widzisz, że cię wykorzystuje, Eldof? Jak możesz mówić do Ski tym tonem? Zasłużyła na lepsze traktowanie. Moja muzyka jest lepsza od twojej, Eldof. Uczyłem się w szkole w Berdusk. Piękna dziewczyna zawsze jest źródłem radości. Dziękuję ci za tak wdzięczny komplement. Co takiego zrobiłem, żeby na to zasłużyć? Do sprzeczki trzeba dwóch osób. Myślę, że jesteś osobą szlachetną. Nie wiem, czy kiedykolwiek spotkałem osobę bardziej wrażliwą. Myślę, że przyda ci się lekcja dobrych manier. Świat jest tak okrutnym miejscem. Nie, dlaczego ona? Nie zasłużyła na to? Na no tam wykopał musz, aż zdechł. Nienawidzę tych mięczaków z płomiennej pięści. Hej, ależ zaśmierdziało. Nie wtykaj nosa gdzie nie trzeba, ścierwo jedne. Hmm, co? Stale o obowiązki umarłbym przecie. Nasz księgozbiór to dla mędrca ocean wiedzy. Zechciejcie wybaczyć, ale spóźnię się na zajęcia. Czarodziejski lud rzadko miewa czas na pogawędki. Ciężkie czasy nastały. Wkrótce spotkamy się wszyscy na Evermeet. <grymny> Gincie. Proszę, czy, czy możecie mnie wysłuchać? Pomóżcie, proszę. Chodzi o niewinne życie.